Pogadamy sobie dzisiaj troszkę o real-time marketingu, czyli o marketingu czasu rzeczywistego. I dla tych osób, które jeszcze nie ogarniają, co to tak dokładnie jest i z czym to się je, dosłownie jeden slajd z teorią. Real-time marketing to jest taki dynamiczny content generowany przez marki w odpowiedzi na bieżące wydarzenia i trendy, ale to jest bardzo ważne, żeby te wydarzenia i trendy, na które reaguje marka, były zgodne z jej tożsamością i reprezentowanymi przez nią wartościami. Bo wyobraźcie sobie na przykład markę ciuszków dla dzieci, które kojarzą się z takimi fajnymi, ciepłymi uczuciami, która podpina się pod akcję z politykami, nie wiem, Macierewicz i wypadek MON-u, tak? To się zupełnie ze sobą nie spina, więc zawsze warto o tym pamiętać, żeby ten real time, żeby wasze działania w real time były zgodne z tym, co sobą reprezentujecie i to, jakie wartości chcecie komunikować jako marka na zewnątrz. Warto też, żebyście pamiętali, że real time marketing jest takim prawdziwym żywiołem, który karmi się spontanicznością. I co to oznacza? Ano to, że na real-time marketing, taki czysty real-time marketing, za bardzo nie możecie się przygotować. Po prostu musicie obserwować otaczającą rzeczywistość i reagować na nią najlepiej w czasie rzeczywistym, czyli tu i teraz, ewentualnie w przeciągu kilkunastu minut. Ale od czego tak naprawdę się zaczęło? Real-time marketing nie jest wcale pojęciem nowym. Tak naprawdę funkcjonuje w prasie albo w książkach marketingowych już od lat 80., więc tak naprawdę jest to staruszek, jeżeli chodzi o narzędzie. Natomiast takie prawdziwe boom wybuchło w 2013 roku podczas finału Super Bowl, kiedy w Stanach Zjednoczonych na stadionie zgasło światło. I ludzie zaczęli się zastanawiać, co się dzieje, zaczęli szukać informacji w sieci na ten temat i wtedy podpiła się marka Oreo, która stworzyła takiego tweeta, którego widzicie. Napis może jest niejasny, ale chodziło mniej więcej o to, że w ciemności tak możecie zamaczać sobie Oreo i sobie je spokojnie konsumować. To była właśnie odpowiedź na to, czego ludzie szukali. Ludzie poszukiwali informacji o tym, dlaczego zgasło światło, widzą tweeta Oreo, wszystko się fajnie zazębia, marka żyje tym, czym żyje jej społeczność. Bardzo też ważne jest to, że ten tweet Oreo to nie był żaden przypadek. Wiecie, to nie był jednorazowy strzał, tylko to był element strategii real-time marketingowej, którą prowadzili od roku. Na swoje setne urodziny stworzyli strategię Daily Twist, która polegała na tym, że ich dział marketingu obserwował wszystko, co się dzieje wokół, sprawdzał newsy dosłownie przez 24 godziny na dobę i przygotowywał w czasie rzeczywistym grafiki związane z tą tematyką, pod którą mógł się podpiąć. Tak powstała właśnie ta grafika, tak też powstała grafika z okazji Parady Równości itd., itd. Wniosek z tego slajdu, real-time marketing to nie tylko jednorazowe strzały, to też może być część długotrwałej strategii dla waszej marki. A jeżeli chodzi o zastosowania, słuchajcie, real-time marketingu, to z roku na rok nam ich przybywa. W takim najprostszym wymiarze za pośrednictwem real-time'u możemy reagować na święta, ale to nie jest taki w 100% czysty real-time marketing, bo święta jesteście w stanie przewidzieć i przygotować się na nie z pewnego rodzaju grafiką. Bardziej czysty real-time wiąże się z tym, że reagujecie na wszelkiego rodzaju wydarzenia medialne. Na prezentacji Maćka Budzicha już mieliście, tak? Cristiano Ronaldo podpięcie się pod tą tematykę. Mniej więcej o coś takiego chodzi. Kolejny real-time to też reakcja na trendy, które widzicie w internecie, czyli wszelkiego rodzaju memy, śmieszne sytuacje, polityk, gwiazda zaliczyli jakąś wpadkę, pod to też można się bardzo, bardzo fajnie podpiąć. Na przykład, gdy zdaje się Agata Młynarska stworzyła posta na Facebooku o tym, że pojechała nad polskie morze i ją zaskoczyło, że jest zimno i że w ogóle jest dużo ludzi, to też było dla niej szokiem, to powstał hashtag Dramaty Agaty i dużo marek się pod to podpinało, tworząc swoje kreacje marketingowe. Kolejne działania w real-time, które możecie stworzyć, mogą być odpowiedzią na to, co wyniknęło z monitoringu internetu. Czyli jeżeli wyniknęło, że ktoś napisał coś fajnego o waszej marce, ktoś poszukuje informacji na temat produktów, które wy na przykład sprzedajecie i wy odpowiecie tej osobie w czasie rzeczywistym, to to też jest real-time marketing. Tutaj znów odwołam się do case'a Sadka i z tym pociągiem, tak? Ktoś szuka informacji o Brand24, Sadek odpowiada na stronie internetowej. To jest właśnie fajne działanie w real-time marketingu. Za pośrednictwem real-time'a możecie też obsługiwać kryzysy. I tutaj głównie mowa o kryzysach innych marek. Czyli na przykład jakaś marka zaliczy jakąś wtopę, stworzy niefajną kreację, możecie na nią odpowiedzieć za pośrednictwem swojego działania real-time marketingowego. I taka, słuchajcie, też nowinka. Coraz częściej marki pracodawców podpinają się pod działania real-time marketingowe, by przyciągnąć pracowników. Będzie na to case, więc za chwilę się przy tym zatrzymam na dłużej. Teraz kilka przykładów, jak to wygląda w praktyce i chcę wam też pokazać, że ten real-time nie zawsze musi być tylko i wyłącznie w świecie online, może być też w świecie offline. Kiedy było Euro 2016 i wszyscy oczywiście kibicowaliśmy Polakom, na witrynie jednego ze sklepów pojawił się napis kibicuj z Bobem, dodaj wiatru naszym, Bób 4,50, tak? To od razu rozeszło się naprawdę lawinowo w sieci, powstało mnóstwo zdjęć,
i retweetów, i repostów tego akurat zdjęcia, co pokazuje, że jeżeli ktoś jest kreatywny i fajnie połączy jedno z drugim, czyli produkt, który chce sprzedać z wydarzeniem, to może wyjść coś naprawdę kreatywnego. Druga bardzo prosta offline'owa grafika real-time marketingowa, właściwie zdjęcie, Piotr i Paweł, który u siebie w sklepie ustawia warzywa w biało-czerwoną flagę. Bardzo proste, bardzo szybkie w realizacji, efekt niesamowity, mieli bardzo dużo zaangażowania na swoim Facebooku. Ale nie zawsze, słuchajcie, te real-time'y są dobre i trafione. Jeżeli chodzi o tą grafikę Muzeum Józefa Piłsudskiego, też w kontekście Euro 2016, to co wam tutaj nie odpowiada? Ktoś coś zauważa, że jest ciężko. Jest ciężko. Przede wszystkim tutaj są dwie kwestie, które są kontrowersyjne. Raz, muzeum raczej nie ma prawa do wizerunku piłkarzy. Podejrzewam, że nie mają z nimi kontaktu reklamowego, żeby móc wykorzystywać ich wizerunek. Dwa, Józef Piłsudski jest postacią historyczną, ale dla jednych pozytywną, dla drugich negatywną, więc jakby powiązanie tego tematu jest mocno ryzykowne. Tak też się stało, tutaj było więcej hejtów niż pozytywów z okazji tej kampanii retail marketingowej. Drugi nieudany przypadek to jest Coca-Cola i zaraz wam wyjaśnię, dlaczego to jest nieudany przypadek. Okej, wystąpił tu Lewandowski, on ma podpisany kontrakt z Coca-Colą, wszystko fajnie, ale w tym meczu Lewandowski nie zrobił nic, więc wręcz było mnóstwo hejtów, że dał przysłowiowej, już nie będę mówiła czego, i tak naprawdę Błaszczykowski z Piszkiem uratowali mecz. Natomiast Coca-Cola wrzuciła post, który pewnie przygotowała wcześniej, bo po prostu taki miała w zanadrzu, który nie odpowiadał temu, co się faktycznie na meczu wydarzyło. Dodatkowo mają chyba lepszych grafików, którzy mogli sprawić, że Lewandowski nie wisi w powietrzu nad murawą, ale to już jest taka kwestia czysto graficzna. Kolejna kreacja, słuchajcie, to są lampy. I tutaj zawsze jest mi przykro, bo to jest kreacja mojego znajomego. I ja doceniam bardzo fakt, że on w ogóle próbował z real-time'em, ale zauważcie, że to jest takie mocno naciągane. To jest zdjęcie stokowe, pierwsze lepsze, które możecie znaleźć z piłką. Po drugie, wklejenie tam lampy nijak się ma do tego, co tam się faktycznie wydarzyło. Więc próbowali, fajnie, niech próbują dalej, ale kreacja jest mocno, mocno naciągana. Z kolei kreacja, która mi się podoba, mimo że jest totalnie januszowska, to jest baner, który pojawił się na stronie jednej z aptek. Orły do boju, wspieramy reprezentację i uwaga, ty też zabezpieczaj tyły, Hermosan skuteczny na hemoroidy. Jakie to jest genialne połączenie kopii z produktem, jeszcze z umiejscowieniem kreacji marketingowej. Mimo że januszowska, moim zdaniem super, naprawdę fajnie to wyszło. Kolejne przykłady, jeden z moich ulubionych, kiedy Bayern grał z FC Porto i FC Porto naprawdę, no nie powiodło się temu klubowi w tym meczu. Portal YouPorn, pewnie większość z was wie, co to jest, pewnie się nie przyznacie, ale wiecie, postanowi na swoim Twitterze zamieścić: hej FC Porto, czy byście chcieli zagrać w naszym filmie, bo już widzieliśmy, że potraficie dostawać fajnie, wy dokończycie sobie to sami, na wydziale mi nie wypada. Realtime jest genialny, do tego grupa docelowa, sprzężenie z marką i jej wartościami, tak to nazwijmy, perfekcyjne, tak to się świetnie udało. Kolejny przykład. NASA. Kto z was obserwuje NASA gdziekolwiek w jakichś mediach społecznościowych? Ale jesteście dziwni, ale fajnie, że obserwujecie NASA. No generalnie nie obserwujemy NASA, bo wiemy, co NASA robi, więc nas to za bardzo nie interesuje. Natomiast NASA postanowiło to zmienić i kiedy w 2014 roku była gala Oscarów, podpięli się pod hashtag Oscary 2014 i gratulowali grawitacji, która wtedy zdobywała wiele nagród, ale oprócz tego zrobili coś jeszcze fajniejszego, bo na żywo z kosmosu wrzucali zdjęcia, dodając swój własny hashtag prawdziwa grawitacja. Po prostu zaorali, tak? Podpięli się pod fajny trend, o którym mówiła ich społeczność, jednocześnie dodali coś do siebie, 10 tysięcy nowych followersów w jeden dzień. To naprawdę robi wrażenie. Kolejny przykład, słuchajcie, to jest marka Nissan, która też bardzo, bardzo fajnie zareagowała, gdy urodziło się Royal Baby. Podpiła się pod hashtag Royal Baby i zrobiła drugą fajną rzecz. Pokazała wnętrze swojego samochodu, umieściła na fotelach mnóstwo koron i napisali, że jeżeli urodzi się kolejne Royal Baby, to luz, tak? Nissan je pomieści. I mimo że Nissan nie jest jakąś mega sexy marką, podpiął się pod to naprawdę fajnie, jednocześnie pokazując zalety swojego produktu, więc tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu. Resztę case'ów wam nie omówię może jeszcze tylko oprócz koszulkowo, bo mamy troszkę mało czasu. Koszulkowo już było wspominane i będzie jeszcze wspominane, to jest marka, która bardzo działa w real-time'ie i ona uwielbia real-time polityczny. Są taką zadziorną marką, mogą sobie na to pozwolić. I kiedy były te słynne marsze kodu, gdzie Telewizja Polska nie mogła się doliczyć, ile tam było osób, jedni mówili, że tyle, drudzy mówili, że tyle, to koszulkowo postanowiło ułatwić ludziom i stworzyło dwie koszulki. Na jednej jest odhaczone, że jesteście za kodem, a drugie, że jesteście turystą. Więc mogliście sobie po prostu już zadeklarować z poziomu koszulki, jaką opcję preferujecie. Kolejne bardzo proste przykłady real-time'u, kiedy Prisma, czyli ta aplikacja do zmieniania zdjęć, wchodziła. Lech bardzo fajnie pod to poszedł, też bardzo fajnie jakby podpiął swoje hasło pod Prizmę, impresjonizm, to wszystko się bardzo ze sobą zazębia. Z kolei era Pokemonów, złapcie je wszystkie, bardzo fajnie MediaMarkt, tak? Czyli to się wszystko ze sobą naprawdę perfekcyjnie zazębiało.
Z takich przykładów, o których jeszcze wam chciałam wspomnieć, to jest jeden przykład. Grało, słuchajcie, kiedyś całkiem niedawno Celtic Glasgow z Bayernem, przepraszam, z Borussią, ale to nie była Borussia Dortmund, tylko to była ta Borussia, której nazwy wam nigdy w życiu nie wymienię, bo jest niemiecka i składa się z miliona znaków na jakieś M. I ten sam problem, słuchajcie, z wymienieniem tej nazwy miał pewien pub w Glasgow, więc próbowali, pisali, że Celtic kontra Borussia jakaś tam, też próbowali, aż w końcu napisali zespół z Niemiec, tak, że Celtic gra z zespołem Niemiec. I co zrobiła ta Borussia jakaś tam, której nazwy nie wymienię? Zmieniła swoją nazwę na Twitterze na zespół z Niemiec. Po prostu. To było też bardzo fajne działanie w real time, spotkało się z dużym aplauzem społeczności. Z kolei fachowcy.pl, nie koduj sam, tak, nawiązanie do pana z kodu bardzo jawne, też bardzo fajnie się podpięli pod akurat jego aferę związaną z jakimś zatajaniem dokumentów. Jak już wam wspominałam, w real-time marketingu możecie też zareagować na kryzys i najlepiej jest reagować na kryzysy oczywiście cudzej marki, aniżeli swojej. I tutaj macie przykład akcji, która była okrzyknięta w internecie hashtagiem Bandgate i chodziło o to, że gdy była premiera nowego iPhone'a, szósteczki, zdaje się, któryś tak przeginał, to Apple myślał, że to jest taka super marka, wszyscy będą zadowoleni, natomiast internauci powiedzieli, o co chodzi, tak? W ogóle po co to przeginanie? To nie jest w ogóle jakaś żadna fajna funkcja i zaczęli na tego iPhone'a hejtować. Co zrobiły inne marki? Bardzo szybko się pod to podpięły. KitKat, ja się nie przeginam, ja się przełamuję, tak? Nokia 3030, w ogóle mistrz, czy się przegnie? Nie bardzo. Kto miał Nokia 3030, ten wie, że ona jest niezniszczalna, więc nic się z nią nie zrobi. Coca-Cola mówi, że spoko, my też mamy krągłości, to jest naturalne, może mieć jakieś tam wybrzuszenia. Heineken, spoko, nam się to zdarza cały czas, tak? Więc bardzo fajnie, wszystkie marki podpiły się pod akcję Apple'a i efekt jest taki, że na premierze iPhone'a wygrali wszyscy poza premierą iPhone'a, tak? Więc zawsze warto o tym pamiętać, żeby śledzić to, co robi też konkurencja, albo nie tylko konkurencja, bo tutaj jak widzicie, nie ma bezpośrednich odnośników, no może oprócz Nokii do tego akurat telefonu, a zadziałało to bardzo, bardzo fajnie. Jak już wam wspominałam, też marki pracodawców, które coraz śmielej działają marketingowo, skłaniają się ku retail marketingowi, kiedy jedna z firm, która poszukiwała informatyków, chciała ich pozyskać w pewnym czasie bardzo, bardzo dużo, a wchodziły jednocześnie reakcje na Facebooku, to oni za pośrednictwem tej reakcji chcieli pokazać najbardziej charakterystyczne zdania, które wypowiadają informatycy. No i jest też oczywiście klasyczne, u mnie działa, tak? Jeżeli ktoś jest informatykiem, zobaczył taką nietypową kampanię rekrutacyjną, na pewno zwróciło to jego uwagę. I drugi fajny case. Chodziło mniej więcej o to w tym case'ie, że zamknęła się bardzo znana, duża agencja Edelman. No i oczywiście co się stało z tą agencją? No, jej klienci nie mieli dokąd pójść, to raz, a to byli fajni klienci. Dwa, pozostało po niej dużo fajnych specjalistów. I o ile niektórzy w branży bili się o tych klientów, to akurat agencja Multicommunications pomyślała, że kurczę, po co mamy się bić o klientów, skoro możemy pozyskać pracowników, którzy tych klientów perfekcyjnie znają. Więc stworzyli bardzo prostą grafikę. Życie po Edelmanie, zadzwońcie do Aldony z Multicommunications, tak? Bardzo prosta rekrutacja, bardzo w czasie rzeczywistym, bo te osoby akurat poszukiwały pracy, więc to było naprawdę fajne odniesienie. Case Cacao de Comoreno, chyba jeden z najbardziej znanych case'ów w ostatnich czasach real-time marketingowych. W dużym skrócie, była sobie taka Ela, która na bardzo wymownej grupie na Facebooku Mops, Alimenty, 500+, opieka społeczna, zdaje się, nigdy nie pamiętam w tej kolejności, wrzuciła zdjęcie Cacao de Comoreno i zapytała, czy ktoś zna jeszcze więcej książek tego autora. I niezależnie od tego, czy to był żart, czy ta pani naprawdę myślała, że to jest książka, chociaż wolę wierzyć, że to był żart, rozeszło się to lawinowo. Oczywiście bardzo szybko opuściło grupę na Facebooku i rozprzestrzeniło się zarówno na fejsie, na Twitterze, gdzieś tam na Wykopie również się to pojawiło. I co się wydarzyło, słuchajcie, zanim zareagowała marka, na początku zareagował portal Lubimy Czytać i wrzucił tę książkę do siebie i co się stało, słuchajcie, stwierdził, że to jest książka o trudnej alegorii życia, że tam jest człowiek, mieszkaniec blokowiska, on się chce z niego wyrwać, ale napotyka na trudności. I co zaczęli robić ludzie? Zaczęli recenzować tę książkę. Ta książka w ciągu kilku godzin była w bestsellerach na trzecim miejscu. Wyobraźcie to sobie, na portalu Lubimy Czytać, to nie jest mały portal. Co więcej, ludzie zostawiali swoje recenzje typu to gorzka i smutna opowieść o życiu, albo twórczość tego autora towarzyszyła mojej rodzinie od pokoleń. Takie rzeczy zaczęły dziać się w internecie. Zaczęło się tak naprawdę bardzo mocno lawinowo. Szybko odpowiedział na to Piotr i Paweł, który znów offline, real-time marketingowo wrzucił jakby taką ściankę z produktami de Comoreno w wersji mini i w wersji maxi i napisał, że spoko, u nas książka tego światowego autora jest też w wersji kieszonkowej do torebki. Potem zaczęło wygrywać na tym też powoli Ceneo, które stwierdziło, że mają jeszcze inne dzieła tego wybitnego twórcy. W międzyczasie, słuchajcie,
zaczęła jakby wygrywać na tym marka, tak? Bo do tej pory real-time marketingowo wygrywały tylko i wyłącznie inne firmy zewnętrzne. Natomiast tu nam zaczyna wkraczać marka, która postanowiła podłapać tą konwencję żartu i zaczęła pisać, że spoko, jakby zalecamy wam zapoznać się z kolejną twórczością, jest jej naprawdę bardzo dużo. Co więcej, na swoim fejsie zrobiła konkurs na fabułę tej książki, więc jak można było się fajnie podpiąć? No ano tak, mieli mnóstwo zaangażowania, mnóstwo pomysłów na to, co w tej książce mogło się zadziać. Ale jeżeli myślicie, że to koniec, to się mylicie, bo na Lubimy Czytać pojawia się kolejna książka, Czekoladowa Pokusa, i ona, jak sama nazwa wskazuje, jest o miłości międzyrasowej i to jest erotyk, słuchajcie, polecam przeczytać. Też bardzo szybko znalazł się na liście bestsellerów. Ale chyba najlepszą rzeczą, która jakby spotkała tę markę, to to, że pojawiło się mnóstwo wydarzeń typu przeczytam wszystkie książki Cacao de Comoreno w 2016 roku, spotkanie z autorem na wrzesień, nie wiem, czy się odbyło, ale chciałabym na nim być, gdyby było. Więc naprawdę dużo fajnych rzeczy się zadziało. Tutaj macie wykres, jak to hulało w sieci. Naprawdę było dużo wzlotów, duża fajna kampania dla marki, na której wygrała nie tylko marka, ale również inne zewnętrzne podmioty. Ale nie ma tak łatwo, słuchajcie, real-time marketing ma swoje elementy strategiczne, do których musicie się przyzwyczaić, jeżeli chcecie w ogóle działać w real-time. Przede wszystkim to jest umiejętność menedżera lub zespołu i umiejętności wyszukiwania informacji. Czyli żeby działać w real-time, wy musicie obserwować to, co się dzieje w wiadomościach, w telewizji, w prasie. Najlepiej do tego być na Twitterze, który pokazuje nam trendy w czasie rzeczywistym, czyli najpopularniejsze rzeczy, które się dzieją w Polsce, na świecie, w zależności od tego, jak sobie to wyfiltrujecie. Kolejna rzecz to jest zwinny plan marketingowy, czyli taki, który pozwoli wam w ogóle na robienie rzeczy w real-time. Załóżmy, że pracujecie dla klienta, musicie się z nim wcześniej umówić na poziomie już podpisywania umowy, czy macie zielone światło na tego typu działania, bo jeżeli on wam powie, że chce wszystko akceptować, to zanim on to zaakceptuje, to już nie będzie real-time. Musicie o tym zawsze pamiętać. Kolejna rzecz to jest monitoring social media, ale to też nie jest do końca tak, że musicie go zawsze mieć, bo jak już powiedziałam, jeżeli dobrze obserwujecie to, co się dzieje w sieci, jeżeli macie tego Twittera, który jest najbardziej real-time marketingowym medium na świecie, to ogarniecie to bez monitoringu mediów. Chyba że macie markę bardzo dużą, globalną, wtedy już brand albo SentiOne wam się na pewno przyda. I kolejna rzecz to jest też analityka. Obserwujcie to, jakie kreacje stworzyliście i jaką one miały responsywność. Jeżeli idziecie w złym kierunku, no to oczywiście zmieńcie go na jakiś inny, bo być może wasza grupa docelowa nie lubi tego typu działań albo nie lubi, jak się pod konkretne trendy podpinacie, na przykład właśnie polityczne. Jest też kilka wyzwań, słuchajcie, związanych z real-time marketingiem. Przede wszystkim takie wyzwanie polega na tym, że kurczę, nie mamy grafika teraz, a jest fajny real-time, co trzeba zrobić? No i są dwie opcje. Możecie zrobić fajny real-time wideo albo fajny real-time tylko tekstowy. Na przykład marka Solgas bardzo często robi real-time stricte tekstowe, bez żadnej grafiki. Albo druga opcja, skorzystajcie z darmowego narzędzia, jakim jest Canva i ogarnijcie grafikę sami. Serio, jestem totalnym Januszem prezentacji i w ogóle grafiki, a za pośrednictwem Canva jestem w stanie zrobić coś, co nawet przypomina fajną grafikę, więc warto się na pewno z tym narzędziem zapoznać. Kolejne wyzwanie to jest oczywiście spostrzegawczość, tak? Czyli jak już raz wspominałam, posiadanie oczu dookoła głowy, tak? Czyli musicie być na tym Onecie, gazecie, czy gdziekolwiek indziej na Twitterze co najmniej kilkanaście razy dziennie i monitorujcie to, co się na tym dzieje. Tutaj zresztą też jest wyzwanie na spostrzegawczość. Mój brat zdradza, że robił mi prezentację graficznie i że domaga się pizzy. Jeżeli ktoś do tego dotarł, to znaczy, że już możecie działać real-time marketingowo, bo jesteście faktycznie spostrzegawczy. Kolejna, słuchajcie, rzecz, wyzwanie to jest powiązanie ze strategią marki i jej celami, tak? Jak już wspominałam, marka koszulkowo bardzo często podpina się pod trendy polityczne, wtedy koszulki są bardzo, bardzo chodliwe i też podpieli się pod ten oto tweet jednego z posłów, chyba wtedy PO. Na chwilę jest to profil prywatny, dalej wam nie przeczytam, wszystko to bardzo widzicie. Oczywiście pewnym absurdem jest pisanie, że na chwilę jakiś profil na Twitterze jest prywatny. Każdy profil jest prywatny, tak, bo jest wasz, więc to jest bez sensu, a politykowi po prostu nie przystoi się tak wypowiadać. Co zrobiła marka koszulkowo? Na chwilę jest to koszulka prywatna, tak? Czyli coś bardzo, bardzo fajnego. Co ciekawe, oni nie chcieli sprzedać tej koszulki, ale kilku internautów się naprawdę uparło, więc ta koszulka poszła w dosłownie limitowanej liczbie egzemplarzy. Kolejna rzecz to jest dostępność zasobów ludzkich. Wspominałam wam, że Oreo, tam był cały zespół specjalistów, który to monitorował, ale czy potrzebujecie tak naprawdę całego zespołu, żeby działać w real-time? Nie. Z mojego doświadczenia zawodowego, a też prowadziłam parę strategii w real-time, wynika, że wystarczą dwie osoby, a czasami nawet jedna, jeżeli ogarnia tą kanwę i jest w stanie to zrobić. Lepiej mieć oczywiście więcej osób, bo wtedy macie więcej poglądów na to, czy w ogóle to, co wymyśliliście, jest fajne, ale w dwie osoby albo nawet w jedną spokojnie dacie radę. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, budżet, ale też bym się tutaj mocno nie spinała. Budżet w rozumieniu monitoringu mediów, jeżeli chcecie go wdrożyć, i budżet tak naprawdę na
agencję lub budżet związany z waszym czasem obsługi danego profilu tutaj wchodzi w grę. Nie potrzeba żadnych dodatkowych pieniążków, by w tym real-time zadziałać, ale coraz więcej firm odnotowuje zyski z tego, że w tym real-time marketingu faktycznie funkcjonuje. Wyzwanie to też umiejętne wykorzystanie narzędzi. Niezależnie od tego, czy macie monitoring mediów, czy też nie, czy korzystacie z Twittera i trendów, czy też nie, jeżeli już to robicie, to róbcie to tak, żeby faktycznie analizować, co tam się dzieje, a nie tylko mówić, że no mam monitoring mediów, no coś tam przychodzi, jakieś powiadomienie. Na to trzeba zerkać, sprawdzać, jaka jest responsywność, czy ludziom się podoba to, co po prostu robicie. Żeby było śmieszniej, słuchajcie, możecie też zmierzyć działania real-time marketingowe, więc to nie jest tak, że tylko mówię wam o jakimś fajnym trendzie, a to tak naprawdę nie ma przełożenia biznesowego. Możecie z tego odpowiadać, możecie to raportować swoim klientom lub swojemu pracodawcy. W najprostszy sposób real-time oczywiście raportujemy pod względem zasięgów, liczby komentarzy, udostępnień itd., itd. Ale jeżeli macie taki real-time, który wiąże się z przechodzeniem na różne witryny, to oczywiście też możecie zobaczyć, ile osób przeszło, jaka była konwersja itd., itd. Ale warto to robić, słuchajcie, pomimo tych wyzwań i pomimo tych elementów strategii warto to robić, bo już pomijając wszystkie te aspekty, które widzicie tutaj z procentami, to tak naprawdę real-time marketing pozwala wam budować emocjonalną więź z odbiorcą. Kiedy wy działacie w real-time marketingu, to tak naprawdę żyjecie tym, czym w czasie rzeczywistym żyje wasza społeczność i stajecie się takim jej ziomeczkiem, bo jesteście nagle kimś bardziej ludzkim, kimś bardziej bliskim, kimś, kto rozumie, co dla nich jest ważne w danym momencie, ciekawe, śmieszne. Więc zawsze warto to robić, bo gdy jesteście marką fajnie postrzeganą i budujecie naprawdę fajne zaangażowanie, to ludzie są bardziej skłonni zainwestować w wasze produkty lub usługi. I na koniec, słuchajcie, już 7 takich wskazówek, żeby w ogóle działać w real-time marketingu. Przede wszystkim musicie znać swoją markę perfekcyjnie, jak najlepszego przyjaciela, bo tylko wtedy wiecie, co waszą markę i waszych odbiorców kręci, co ich podnieca, co będzie dla nich fajne i ciekawe. Jeżeli tej marki nie czujecie do końca, to nie działajcie w real-time marketingu, bo możecie po prostu przestrzelić i zrobić coś, co będzie nieciekawe albo totalnie niespójne z jej wartościami. Druga rzecz to oczywiście monitorujcie aktualne wydarzenia i trendy. Mówię to już kolejny raz, ale to jest tak naprawdę najważniejsze w real-time. Wyszukujcie dyskusje, w które możecie się włączyć. Ja kiedyś, jak prowadziłam markę pizzerii, bardzo często wyszukiwałam za pomocą zwykłej wyszukiwarki dyskusji pod tytułem jestem głodna, mam ochotę na obiad albo moje ulubione. Gdy ktoś ćwiczył albo był na diecie, to od razu pisałam do tej osoby, gdy zobaczyłam jej tweeta w czasie rzeczywistym, kuszę cię, kuszę albo coś w tym stylu. To był real time, tak? I ludzie jakby przez to, że ja bardzo szybko to wyszukiwałam, bardzo szybko odpowiadałam w czasie rzeczywistym na to, na te ich potrzeby, byli bardziej skłonni do wchodzenia w interakcję właśnie ze mną. Oczywiście czerpcie co wszystko, co najlepsze z dostępnych technologii, bądźcie samozwańczym grafikiem. Jak już wspominałam, Canva daje radę, PowerPoint jak widać też, bo tam powstała ta prezentacja. Jeżeli ktoś jest, ma takie fajne skille, może też zrobić fajny real-time w Paincie. Czemu nie? To też może zażreć. Chciałabym to szczerze powiedziawszy zobaczyć, ale mam nadzieję, że to was zainspiruje do tego, żebyście zadziałali, popróbowali i przede wszystkim reagowali tak szybko, jak to jest możliwe. Bo o ile nie ma takiej złotej reguły, że real-time powinien być w ciągu 30 sekund lub minuty lub 15 minut czy godziny, tak zawsze warto pamiętać o tym, że im szybciej, tym lepiej, zanim wyprzedzi was konkurencja albo zanim, nie daj Boże, zrobi po prostu podobną kreację do waszej. Wasza będzie druga, więc będzie automatycznie postrzegana jako ta powielona. No i złota rada na sam koniec już naprawdę. Real-time marketing potraktujcie jako negocjacje. Jeżeli w danym momencie użyjecie właściwych argumentów, wygracie, po prostu. To wszystko z mojej strony, do zobaczenia w kuluarach. Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie śmiało wszędzie, gdzie jestem, a jestem w sumie wszędzie. Także do zobaczenia.